Wiosną i latem 1938 roku Polska domagała się od mocarstw zachodnich podjęcia w sprawie Zaolzia takich samych decyzji, jakie będą podjęte w sprawach Niemców Sudeckich. Ostatecznie w październiku 1938 roku doszło do przyznania Zaolzia Polsce. 2 października wojska polskie wkroczyły na Zaolzie, witane przez soldatów. Granica Polski oparła się na ważnej strategicznie przełęczy Jabłonkowskiej, położonej na wysokości 551 metrów nad poziomem morza we wsi Mosty. Tędy już od czasów starożytnych szły szlaki handlowe z południa Europy w kierunku Śląska. W okolicach wsi Mosty od XVI wieku budowano również umocnienia, zwane popularnie szańcami jabłonkowskimi, mające powstrzymać Turków od targnięcia na zachód Europy. W 1870 roku zbudowano pod przełęczą jabłonkowską tunel kolejowy liczący 670 metrów. Zarówno Niemcy, jak i Polacy zdawali sobie sprawę ze znaczenia tego tunelu. W polskich planach wojskowych, nie zakładających uporczywej obrony tego regionu, powstała więc koncepcja zniszczenia tunelu jabłonkowskiego w odpowiedniej do tego chwili. Zadanie to zlecono plutonowi saperów z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich pod dowództwem podporucznika rezerwy Witolda Pirschela. Polscy saperzy latem 1939 roku wydrążyli więc w tunelu korytarze i umieścili w nich ładunki wybuchowe, odpowiednio je maskując. Pluton Pirschela obsadził północne wejście do tunelu od strony stacji w Mostach. Wejście południowe od strony słowackiego Świerczynowca, ówcześnie już znajdującego się w granicach Polski, obsadził pluton pod dowództwem porucznika Lichtera. Meldunek Abwehry z 18 sierpnia 1939 roku. Do Kampforganisation w Jabłonkowie zostali przydzieleni saperzy wyszkoleni w czeskiej armii. Z rozkazem unieszkodliwienia lądów detonacyjnych i opróżnienia komory z materiałami wybuchowymi. Ponadto do organizacji bojowej zostali włączeni urzędnicy kolejowi oraz dozorcy torowi z Mostów, którzy byli wtajemniczeni w polskie przygotowania do wysadzenia tunelu. Kiedy wybuch wojny zbliżał się szybkimi krokami, osoby te nagle z Mostów zniknęły. Udały się na teren regionu czadeckiego, gdzie wśród stacjonujących żołnierzy 7. Bawarskiej Dywizji Górskiej rozpoczęły szkolenie dywersyjne. Spośród około 60 osób z organizacji bojowej w Jabłonkowie, około 30 osób zostało przeznaczonych do akcji dywersyjnej na terenie Mostów. Wybrał ich osobiście wysłannik Abwehry, porucznik Albert Herzner, który przeprowadził też odpowiednie szkolenie. Data ataku na tunel i stację kolejową w Mostach została wyznaczona na dzień 25 sierpnia 1939 roku na godziny nocne. Jak wiemy, 26 sierpnia miał nastąpić pierwszy atak hitlerowski na Polskę. Hitler jednak zmienił datę na 1 września na skutek sytuacji politycznej, jaka wówczas zaistniała. Rozkaz ten nie dotarł jednak do grupy Herznera, która nocą 25 sierpnia wyruszyła wykonać swoje zadanie. Wysłany za nimi specjalny samolot zwiadowczy nie dotarł do dywersantów. O świcie, idąc zboczami Skałki i Połomów, grupa Herznera, licząca już wtedy 26 osób, dotarła do stacji kolejowej w Mostach. Ze wspomnień podporucznika Pirschela. Tory kolejowe pod przełęczą jabłonkowską przebiegały dwoma równoległymi tunelami, każdy długości 300 metrów. Ogółem cały ładunek trotylu w tunelach wynosił 20 ton. W celu wysadzenia całego tunelu należało w dwóch tunelach na długości 150 metrów uzbroić
40 punktów z płonkami, połączyć je lądem detonującym i wyprowadzić ten ląd na górę na 15-metrową skarpę. Mimo ciągłych ćwiczeń nie potrafiłem przeprowadzić tej pracy w czasie krótszym niż godzina. W tej sytuacji wystąpiłem do dowódcy 21. Brygady Saperskiej, majora Ostrowskiego, z wnioskiem o zgodę na połączenie w każdym tunelu, po każdej stronie, wszystkich komór rurkami gazowymi wypełnionymi wiertniczymi ładunkami trotylu. W ten sposób zbrojenie do wysadzenia tunelu sprowadzałoby się do założenia czterech spłonek w wylotach rurek przy wyjściu północnym do tunelu, połączenie tych czterech punktów lądem detonującym i wyprowadzenie lądu na górę skarpy do zapalarki. Na razie nie otrzymałem jednak zgody na takie rozwiązanie i dalej prowadziłem ćwiczenia w celu skrócenia czasu zbrojenia komór. Była noc, może już trzecia nad ranem, i jakieś huki i strzelanina było słychać. I rodzice się zbudzili i mama mówi do taty: no idź popatrzy, co tam się dzieje. No strzelanina, chyba wojna, chyba Niemcy idą, czy co się dzieje. Dywersanci rozdzielają się. Mniejszy oddział próbuje opanować tunel, lecz zostaje odparty przez polskich saperów. Grupa pod dowództwem porucznika Hertznera zajmuje stację w mostach. Napastnicy trzymają polskich kolejarzy na muszkach karabinów. Przetrząsają zakamarki dworca, szukając urządzeń do detonacji ładunków wybuchowych. Niczego nie znajdują. Tymczasem dyżurujący w suterenie Jan Lacheta, zaniepokojony dobiegającymi z góry hałasami, telefonuje do jednostki wojskowej w Cieszynie. Przybywa oddział obrony narodowej. Tymczasem porucznik Hertzler dodzwonił się wreszcie do Czadcy i usłyszał o odwołaniu ataku na Polskę. Jeden z bojówkarzy uprowadza lokomotywę. Mimo ostrzału przejeżdża przez tunel i dociera na Słowację. Powiadamia Niemców o przebiegu akcji. Tymczasem Hertzler zarządza odwrót. Dywersanci, ostrzeliwując się, biegną w stronę pobliskiego lasu. Zostawiają łuski, ślady krwi, trochę broni. Uciekali oni, bojówkarze, z powrotem przez Ciupelc, to jest niewielkie wzniesienie vis-a-vis dworca kolejowego, no i stamtąd już niedaleko do lasu i lasem na Słowację z powrotem do Czacy. Kim byli członkowie tej grupy? Nie byli to etniczni Niemcy. Można powiedzieć, że byli to Ślązacy, etniczni Polacy, lecz bez polskiej świadomości narodowej. Znając historię Śląska Cieszyńskiego, nie były to przypadki rzadkie. Trudno powiedzieć, na ile świadomość niemiecka czy czeska była zakorzeniona u tych ludzi. Byli to zarówno mieszkańcy mostów, jak i Jabłonkowa. Byli wśród nich saperzy byłej armii czechosłowackiej, a także nauczyciele szkół polskich. Warto wspomnieć, że dowódcą grupy dywersyjnej w Jabłonkowie, czyli tzw. Kampforganisation Jablonkau, był niejaki Heinrich Knopek, czyli Henryk Knopek, pochodzący z Istrebnej, nauczyciel w miejscowej szkole. Grupa dywersyjno-sabotażowa z mostów liczyła około 20 osób. Dowodził nią Józef Szatkowski. W jej składzie były takie osoby jak Paduch, Wiszczor czy Marszałek. Spośród około 60 członków Kampforganisation Jablonkau Hertzner wybrał 30-osobowy skład uderzeniowy. Nazwał go Organizacjon A. Grupa ta przeszła w sierpniu 1939 roku specjalne szkolenie oraz złożyła uroczystą przysięgę. Ślubuję na mój honor, że gotów będę w każdym czasie i wszędzie wykonać zadania służące mojemu narodowi i nie zdradzę tego nikomu, niezależnie od okoliczności i oczekujących niebezpieczeństw. A jeśli zajdzie potrzeba, złożę moje życie narodowi w ofierze. Dowiedziałem się jako chłopiec o tym, że są na mostach ludzie, którym się mówi bojówkorze. Ciekawiło mnie to, co to za ludzie, czemu bojówkorze. No i tak powoli się zaczęło po prostu dowiadywać. Jak się zaczął o tym, co to byli za ludzie, jaki był ich, co robili podczas II wojny światowej. Zapoznawałem się z konkretnymi osobami, których znałem, których od tego czasu nie pozdrawiałem. W górnym rzędzie ten pierwszy z lewej w czapce to Jan Sikora. Tak.
zwany Janiulto. A obok niego w kapeluszu jest piekarz Antoni Szatkowski. Tak? Który to? To ten będzie. Tak? W kapeluszu. Pod nim w czapce Jurzek. Józef Szatkowski. Kolejny w szeregu bez czapki z karabinem na ramieniu to dróżnik Franciszek Kadłubiec. Rabin na ramieniu, który to? Ten. To będzie ten dróżnik, bo tu ma coś. Tak. Jakąś giwerę, prawda? Ta znana fotografia grupy Herznera okazała się, myślę, w końcu lat 60. została opublikowana w Przekroju. Mosty nie są aż tak wielką gminą, żeby wszyscy ci ludzie się nie znali. I udało według tych świadków się zidentyfikować wszystkich, którzy są na tej fotografii. To byli wszyscy mostorze, którzy byli przeciwko Polakom. Potem nasz sąsiad, bo to był tu Hakim Krojce. I nie oni gdyby to uratowali ten tunel, oni by dostali ogromne oznaczenia, odmiany. I no, że jako wojna się potem potoczyła z innymi kierunkami, a ci, mój Boże, musieli obleźć niemieckie mundury, a przeżywać te tarapaty tego wojska tym w okopach, a tak dalej. A tym zbiegiem okoliczności przyszedł szczęśliwie do domu. A wasz kolega się pytał mnie, co mu po tym było. No nic, był no, bohaterem, był zaś aj po wojnie. No. Przyszedł, a w ogóle nic, żadne następstwo nie było. Ja gdyby tu byli Polacy, tak to by dostali stryczki, że? Bo tu zbroją wynikło, a tak dalej. No i nic im nie było. Jak pokazują dokumenty znalezione po wojnie, setki karabinów maszynowych, pistoletów za amunicją przeszło w ten czas przez granicę. I co jest ciekawe, w tych akcjach przerzutu broni brał udział jeden z funkcjonariuszy Abwery w Ostrawie, kierownik tej placówki wtedy, slynny wybawca Żydów Oskar Schindler, który wtedy był jeszcze aktywnym nazistą. Ci nasi bojówkarze, którzy tu byli, brali udział i oni tam się przechadzali koło naszego domu. Myśmy się tam bawili, tak on, ten jeden bojówkarz, nam tak rozkopał te lalki i powiedział, długo się już tu bawić nie będziecie. Znalazłem kolejarzy, ludzi, którzy wtedy pracowali na poczcie, innych, którzy widzieli, jak doszło do zniszczenia tunelu, ale nie mogłem znaleźć jedynego człowieka, który był wtedy członkiem tego oddziału bojowego i uczestniczył w ataku na tunel. Ci ludzie, którzy brali udział w tej akcji, to byli miejscowi obywatele, Niemcy, Czesi, Polacy. Znali się wspólnie, chodzili do szkoły, do gospody. A prawdziwi przekonani nazisti między nimi chyba nie byli. A zawsze zgłaszali się do radowości według tego, kto był aktualnie u władzy. To znaczy, byli między nimi nauczyciele polscy, na przykład robotnicy, drożnik, krawiec, piekarz, trafikant. Znała pani ich z nazwisk? Tak jakby zdjęcie pokazać, to by pani... Znałam z nazwiska, no ale nie wiem, czy to... Nie, może lepiej nie będę mówiła nazwisk. Thank you.
26 sierpnia 1939 roku o godzinie 7 rano Straż Graniczna na punkcie granicznym polsko-słowackim w Świerczynowcu zawiadomiła garnizon w Cieszynie, iż do szlabanu od strony słowackiej podjechał nieznany niemiecki oficer. Po 3 godzinach podjechał kolejny niemiecki oficer. Tym razem na spotkanie zdecydował się udać osobiście generał Kuston. Między obu oficerami na moście granicznym w Świerczynowcu odbyła się dość dziwna rozmowa. Generał Kustroń, czy mamy wojnę, czy pokój? Oficer niemiecki, kapitan Kreisel, pokój. Jak to więc możliwe, że uzbrojeni ludzie z niemieckiej strony wchodzą na teren Polski i dopuszczają się przestępstw? Ci ludzie nie podlegali naszej dywizji. Mogli to być słowaccy partyzanci albo strażnicy graniczni, którzy pobłądzili. Wehrmacht nie ma na te jednostki bezpośredniego wpływu. A dlaczego zatem prowadził ich oficer w mundurze 9. Pułku Piechoty Wehrmachtu? Mamy dużo rozmaitych oddziałów paramilitarnych. Wśród ich członków są oficerowie rezerwy. Niektóre sprawy umykają naszej kontroli. Dlaczego zatrzymaliście polski pociąg tranzytowy, kolejarzy i celników? Są podejrzewani o szpiegostwo. Niemniej jednak oddamy pociąg i wypuścimy polskich pracowników w zamian za zwolnienie członków Straży Granicznej, którzy pomyłkowo przekroczyli granicę, ponieważ wspomniani pracownicy nie są żołnierzami. Strona polska życzy też sobie, by strona niemiecka nie zakłócała komunikacji kolejowej i by nasi pracownicy mogli ponownie podjąć pracę w czatce, a także ukarania winnych tego incydentu. Przekażę pana opinię mojemu dowódcy. Ale gdyby jeszcze jacyś ludzie pomyłkowo przekroczyli granicę, prosimy o ich zwolnienie. Zgoda, jeżeli nie podejmą agresywnych działań. Szkoda, że generał Ott nie pofatygował się tu osobiście, by wyjaśnić ten incydent. Uznałbym to za akt uprzejmości. Pan generał Ott prosi o przyjęcie przeprosin. Jest przekonany, że cały ten incydent jest dziełem niepoczytalnego osobnika. Niemcy nie wiedzieli o tym, że ich dywersanci szczęśliwie dotarli na Słowację. Chcieli ich wymienić, zrobić zamianę za tych polskich kolejarzy. Taka była pierwsza umowa. Kolejarzy potem wrócili i Niemcy przeprosili polski rząd za to, że to było na własną rękę, że robił pewien ich oficer. Niemcy robili taką bardzo wielką propagandę tego wydarzenia. Rozpoczęło się to już kiedy w kalendarzu cieszyńskim wydanym po niemiecku, rok po tych wydarzeniach. Komendant tego jablonkowskiego oddziału, całej grupy bojowej napisał słowa tekstu do pieśni takiej zwycięskiej, której pisali o tym sławnym wydarzeniu dla Niemiec. My, żołnierze Rzeszy, do szturmu na Polskę gotowi. Załadowana broni działa. Naprzód, ku śmiałym czynom. Nowa era nas wezwała. Nas wiedzie miłość. Polaków nienawiść dręczy. Niech załopocze nasz sztandar na jabłonkowskiej przełęczy. Zmaganie było krótkie, a tak nagły jak grom. Dziękujcie sprawiedliwemu, co pomści wszelkie zło. Niech żyje nasza Rzesza. Za uciekającym wrogiem, którego nienawiść dręczy, z miłością wznieśmy święty sztandar na jabłonkowskiej przełęczy. Niemiecka historiografia potem aż do końca lat 60. pisała, że cała akcja była z wielkim sukcesem zrobiona, że udało się tej grupie usunąć te materiały wybuchowe i uratować tunel. W dniu 25 sierpnia 1939 roku oddział pod wybitnym dowództwem podporucznika Herznera podjął brawurowy atak na mosty. Zajął budynek stacji i tunel.
i w ten sposób udaremnił przygotowywaną przez Polaków próbę jego wysadzenia. Na rozkaz otrzymany z góry 28 bohaterskich ochotników musiało opuścić zdobyte pozycje i wycofać się na stanowiska wyjściowe. Oddział opanował tylko dworzec kolejowy. Te materiały wybuchowe zostały na miejscu i potem został tunel wysadzony do powietrza, jak doszło do prawdziwej wojny. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Nasze wojska w rejonie Katowic dzielnie powstrzymują napór zmotoryzowanych wojsk nieprzyjacielskich. W rejonie Zakopanego ciężkie boje. Dwie brygady polskiej kawalerii przekroczyły granicę plus wschodnik, niszczą w boju oddziały nieprzyjaciela. Załoga Westerplatte odbiera bohaterskie ataki wroga. Nasze eskadry bojowe prowadzą skuteczne walki z ciężkim lotnictwem bombardującym nieprzyjaciela. Podporucznik Pirszel zanotował. 26 sierpnia po odprawie z generałem Kustroniem pozwolono mi uzbroić komory zgodnie z propozycją wysuwaną przeze mnie od dawna. Rurki gazowe zostały wypełnione trotylem. 1 września 1939 roku około godziny 5 obudził mnie silny hałas. Podbiegłem do okna i zobaczyłem, że od strony granicy lecą nisko 3 samoloty niemieckie. Zaraz potem usłyszałem strzały i wybuchy granatów w okolicy Świerczynowca. Natychmiast zarządziłem alarm i przystąpiłem do zbrojenia tunelu. Około godziny 5:30 dostrzegłem na szosie wycofującego się ze swoją drużyną podporucznika Lichtnera oraz paru ludzi ze Straży Granicznej, a za nimi tyralierę niemiecką rozrzucono na całej szerokości doliny. W związku z tym, że z Cieszynem łączność była zerwana, zdecydowałem się na wysadzenie tunelu bez rozkazu w obliczu nieprzyjaciela. Kroniki 7. Bawarskiej Dywizji Górskiej. 1 września. Przełęcz Jabłonkowska, najważniejsze przejście przez Karpaty Zachodnie, znajduje się od godziny 6:15 w ręku niemieckim. Wysadzeniem dwóch tuneli międzynarodowej dwutorowej linii kolejowej nieprzyjaciel sprawił, że były one nie do przejścia. Schodzimy z przełęczy. Szpica kompanii oczyszcza właśnie mosty. Szosa asfaltowa przebiegająca ponad tunelem popękała od siły eksplozji. Spoglądamy w gardziele wylotów tuneli, z których wydobywa się jeszcze dym po wybuchu. Kamienie ciosowe murów runęły. Miał żwirowy zasypał całkowicie tunel. Napad 26 sierpnia 1939 roku właściwie umożliwił zniszczenie tunelu. Od momentu alarmu 1 września 1939 roku do chwili, kiedy musiałem opuścić stanowisko przy tunelu, nie upłynęła jedna godzina. W razie niepołączenia komór, jak to było przed napadem, nie zdążyłbym w żadnym przypadku zniszczyć tunelu. Tym bardziej, że jak stwierdziliśmy, tunel był wewnątrz ostrzeliwany z broni maszynowej, z prostego odcinka torów po stronie południowej. A więc w momencie ataku Niemców przebywanie w nim w celu zbrojenia komór byłoby niemożliwe.